Każdy z nas, myślę, chce być właścicielem własnego domu, a przynajmniej prawie każdy. Ponieważ nieruchomości są coraz droższe i wyzwaniem nieraz jest zgromadzenie odpowiedniego depozytu, chętnie patrzymy na skorzystanie ze specjalnych programów rządowych. I dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o tym, czym się różni Help to Buy od Shared Ownership. Help to Buy Equity Loan. Dokładnie o tym programie i o Shared Ownership będę dzisiaj mówić. Aga Moczyńska, Huzaria Group. Zacznijmy od Help to Buy Equity Loan, o którym nagraliśmy też osobne wideo, gdzie mówię o tym, jak ten program zmienia się w roku 2021. Ogólne zasady tego programu polegają na tym, że kupujemy nieruchomość z depozytem 5% i bierzemy do tego pożyczkę, tak zwaną equity loan, czyli pożyczkę na część kapitału w wysokości między 5 a 20%. Ważna informacja o tym programie jest taka, że jeżeli kupujemy nieruchomość w ramach programu Help to Buy Equity Loan, to co miesiąc przez pierwsze 5 lat płacimy ratę kredytu hipotecznego. Nie mamy oprócz tego innych regularnych rat, które musielibyśmy płacić. Oczywiście, jeżeli kupujemy nieruchomość na zasadzie leasehold, o czym również mamy dostępne nagranie, to należałoby sprawdzić, czy wiąże się to z miesięcznymi spłatami service charge i ground rent. To są dwie opłaty, które wiążą się z nieruchomościami na zasadzie leasehold. Natomiast nie płacimy żadnych innych stałych kosztów okołokredytowych czy około nieruchomościowych oprócz raty kredytu hipotecznego. Przez 5 lat pożyczka Help to Buy jest nieoprocentowana i nie spłacamy jej. Natomiast po 5 latach są określone zasady odnośnie tego, jakie oprocentowanie będziemy płacić za korzystanie z pożyczki. Jeżeli chcielibyśmy ją spłacić, to nie jest to pożyczka, którą spłacamy, możemy ją wykupić i wykupujemy minimum 10% takiej pożyczki. Jak to się różni, czy czym to się różni od programu Shared Ownership? Program Shared Ownership jest dostępny, możemy z niego skorzystać w Housing Association, które mają pewną grupę nieruchomości dostępną w ramach tego programu. I podstawowa różnica jest taka, że kupujemy udział w nieruchomości, procentowy udział w nieruchomości, na przykład 25, 50, 75%, a od pozostałej części nieruchomości płacimy miesięczny czynsz. Czyli jesteśmy właścicielem procentu nieruchomości, a od pozostałej części płacimy czynsz. Nie tak jak w przypadku Help to Buy jesteśmy właścicielami 100% i mamy kredyt hipoteczny, pożyczkę, equity loan i swój depozyt, tylko jesteśmy współwłaścicielami tak jakby łącznie ze spółdzielnią mieszkaniową czy organizacją, od której kupiliśmy nieruchomość na zasadzie shared ownership. To, co jest dobre, to jest to, że możemy z czasem dokupić sobie kolejny procent udziału w takiej nieruchomości, aż do tego momentu, kiedy będziemy właścicielami 100%. Szczegółowe warunki takiego wykupu zależą od konkretnej organizacji, od której kupujemy nieruchomość, więc należy sprawdzić, jakie są warunki takich dodatkowych wykupów, zanim zdecydujemy się na kupno domu. Wykup dodatkowych transzy udziału nazywa się staircasing i jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli opcję wykupu i stania się właścicielem 100%, żebyśmy nie ograniczali sobie tej opcji na przyszłość. To są najważniejsze różnice tego programu. Czynsz, na który trzeba byłoby się przygotować od tej pozostałej wartości nieruchomości, wynosi około 3% i oblicza się go w określony sposób. Oczywiście to, który program będzie dla nas lepszy, zależy od naszych preferencji osobistych, od naszej sytuacji życiowej
I warto jest omówić wszystkie swoje opcje z osobą, która jest profesjonalistą w dziedzinie finansowania nieruchomości i zna się na wszystkich niuansach i aspektach zakupu i jego finansowania. Oczywiście zapraszam na niezobowiązującą bezpłatną konsultację wstępną z jednym z naszych brokerów, jak również do polubienia naszej strony na Facebooku i kanału YouTube, na których to platformach znajdziecie wiele innych filmów z tematyki zakupu nieruchomości. Proszę również o udostępnienie tego nagrania dalej, jeżeli uważasz, że będzie przydatne dla osób, które znasz.